Marcin Kowalski, dzień dobry, 5.55. Witam w imieniu całej porankowej ekipy. Zapraszam na poranek w TVP Info w niedzielę 25 maja. Kartka z kalendarza. Dziś 145. dzień roku. Imieniny obchodzą Andrzej, Dionizy, Grzegorz, Joanna, Leon, Magdalena i Mariusz. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Słońce wzeszło o 4.28, zajdzie o 20.37, a dzień potrwa 16 godzin i 9 minut. Co dzisiaj w poranku? Pielgrzymka papieża Franciszka do Ziemi Świętej. Ta pielgrzymka trwa. Naszej ekipie pracującej w Ziemi Świętej jako jedynej udało się podejrzeć m.in. przygotowania do obiadu, podczas którego papież Franciszek spotka się z rodzinami palestyńskimi w Betlejem. Prosta zastawa, żadnych specjalnych wymagań i tylko fotel wyjątkowy. Diana Rudnik zdradzi największe tajemnice tej pielgrzymki. Papież Franciszek i jego pielgrzymka do Ziemi Świętej. Będziemy do tego tematu, do tej pielgrzymki wracać, ale będziemy też dzisiaj mówić o także święcie sportowym. To było jasne, że jedna z grup z Madrytu zdobędzie puchar w Lidze Mistrzów. Pytanie było tylko, która? Od wczoraj już wiemy. Real Madryt pokonał Atletico Madryt 4-1 w finale Ligi Mistrzów. Atletico prowadziło do 93 minuty i było już prawie pewne zwycięstwo, ale po bramce Sergio Ramosa Realowi udało się doprowadzić do dogrywki, w której królewscy zdobyli aż 3 gole. Atletico Madryt już był w ogródku, już witał się z gąską, a tu proszę bardzo, właśnie taki jest sport, taka jest piłka nożna. 4-1 dla Realu. Będziemy na ten temat jeszcze dzisiaj rozmawiać. Będzie też filmowo. Turecki reżyser ze Złotą Palmą w Cannes za film Winter Sleep. To nie była niespodzianka. Bukmacherzy obstawiali zwycięstwo tego obrazu z prawdopodobieństwem 11-4. Turecki twórca należał też do faworytów wśród dziennikarzy. O tym, jak wyglądają kulisy festiwalu w Cannes, nie tylko tego w tym roku, ale w ogóle porozmawiamy z Pawłem Delongiem, polskim aktorem, który będzie Państwa i naszym gościem w poranku. A my przy okazji też znamy już zwycięzcę kolejnej edycji programu The Voice of Poland w telewizyjnej dwójce. Został nim Juan Carlos Cano. Obejrzyjmy jego finałowy występ. To The Voice of Poland, żeby nie było wątpliwości. I wygrywa Juan Carlos Cano. Bardzo gratulujemy. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry, witam Państwa. Zaskoczenie, jeśli chodzi o The Voice of Poland, czy większe zaskoczenie, że Real Madryt wygrywa? Ja jednak wczoraj postawiłam na sport, oglądałam piłkę nożną i było mi strasznie szkoda Atletico Madryt. Naprawdę, no, podchodziłam do tego meczu na początku neutralnie, a w miarę upływu czasu coraz bardziej byłam sercem za Atletico. No po tej pierwszej bramce to już było takie, prawda? Chociaż akurat przy pierwszej bramce było mi szkoda Casillasa. Okej, okay. No strasznie smutny jak wyciągając piłkę z bramki. Jak to w kibicowaniu? Zdania są podzielone. To teraz czas na serwis. Zapraszam. Pierwszy dziś serwis zaczynamy od sytuacji pogodowej w kraju. Ulewy i wichury na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Gwałtowne opady wyrządziły poważne szkody. Niektóre domy są zalane nawet do wysokości 2 metrów. Tak, to były sportowe emocje. Dokładnie, wyjąłeś mi to z ust. A Ronaldo dostał chyba trochę tak w prezencie ten rzut karny. Tak, to już była w zasadzie końcówka meczu. Nie strzelił żadnego gola. Jego śpocha na dobę strzelił. No właśnie. Będziemy mówić o tych sportowych emocjach jeszcze dzisiaj, z pewnością, w poranku. Ale najpierw informacje o pogodzie. Najnowsze. Ziemowit pędzi wiatr. Już za moment pojawi się w studiu. Teraz na najnowsze informacje o pogodzie. Ziemowit pędzi wiatr. Dzień dobry. Dobry.
Będzie ciepło, będzie lało? Będzie ciepło i będzie lało, ale nie jest tak źle. Myśleliśmy, że tego deszczu będzie więcej, że te burze będą na razie przynajmniej, że powinny być bardziej gwałtowne. Nie są takie bardzo gwałtowne. Przechodzą sobie płynnie. Spadło sporo deszczu. Za ostatnie 6 godzin mam takie dane. Najwięcej deszczu spadło w Szczecinku 20 litrów, w Lesznie 21, w Legnicy 12, 18, w Poznaniu, w Raciborzu, w Bielsku-Białej 6. To jest naprawdę niewiele. No ale na Dolnym Śląsku podtopienia, mimo wszystko. No bo jak w ciągu godziny spada 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, no to nie ma siły, żeby ta woda sobie gdzieś odpłynęła. No niestety, taki mamy klimat. Znamy to. Taki Sorry. Mamy klimat. No tak, a poza tym umiarkowany, nie do przewidzenia. W ciągu tygodni sporo deszczu było, prawda? Dokładnie. Szczególnie na południu Polski. Pamiętacie, rozmawialiśmy przy tym stole nie tak dawno jak 2-3 tygodnie temu. Dwa. I mówiliśmy, że w ciągu 2-3 dni, 4 spadł limit jakby miesięczny. Mhm. No i to jest jakby kontynuacja tego, no bo jeszcze nam się maj nie skończył. Czyli może być tak, że pod koniec tego miesiąca ten limit będzie, że tak powiem, zrobiony dwa razy. Na kwartał. Tak, dokładnie. Tak więc no, trudno się dziwić, że mamy podtopienia. Dobrze, że nie ma powodzi znowu. I miejmy nadzieję, że nie będzie, bo tego deszczu jeszcze sporo spadnie. Na ochłodzenie musimy poczekać do środy. Ale bez przesady, to nie będzie ochłodzenie rzędu tam 15-20 stopni. Zrobi się tak w okolicach, powiedzmy, 25. To tak do życia, w sam raz. Tak. I potem znowu w okolicach piątku zrobi się cieplej. I będzie znowu 27, miejscami 23-25. Tak będzie umiarkowanie. Myślę, że to będzie lepsza temperatura dla naszych organizmów niż ta, 30 którą, więcej, tak? którą mieliśmy wczoraj, którą będziemy mieć dzisiaj, bo dzisiaj też do 20, powiedzmy 9 na wschodzie, 28 północny wschód, ale już zachód kraju chłodniejszy. No to zobaczmy może, jak to na mapach wygląda. Najpierw przedpołudnie. Niezłe. Właściwie od Pomorza przez centrum kraju po Małopolskę przelotne opady, burze. Tak jak powiedziałem, te burze nie są tak groźne, jak myśleliśmy, ale wolimy Państwa ostrzegać i powodować to, że są Państwo na te burze gwałtowne, z gradem nawet, z bardzo silnym wiatrem, one też się zdarzały, przygotowani. No i druga część dnia, 21-24 Pomorze, 25-26, przyjemna temperatura Wielkopolska, Dolny Śląsk, 25 także w Małopolsce, no ale już wschód kraju zdecydowanie nieocieplejszy, 27-29 nawet na krańcach wschodnich. No i głównie na wschodzie, w centrum, burze. Bardzo gwałtowne, możliwe, również z bardzo intensywnymi opadami gradu. I tego deszczu znowu może spaść w wielu miejscach nawet do 40 litrów na metr kwadratowy. Czyli właściwie w całej Polsce dzisiaj poza północą deszcz. Tak, po północą i północnym zachodem. Chociaż w ostatniej, powiedzmy, godzinie mieliśmy na środkowym wybrzeżu takie przelotne opady deszczu, tam jest trochę więcej chmur, ale wszędzie ciepło. Pewnie Państwo to odczuli tej nocy, że ciężko się chwilami zasypiało, a ci, którzy oglądali wczoraj mecz, pewnie zasypiali jeszcze trudniej. Zależy, kto na kogo stawiał. Dokładnie, dokładnie. Właściwie to jeden i drugi powód jest dobry, żeby dokładnie nie zasypiać. Otóż właśnie o tym. No dobrze, Ziemowit, bardzo dziękujemy. Dzięki. Będziemy wracać oczywiście do informacji pogodowych po 6.30 po kolejnym serwisie, a my za moment wracamy z kolejnymi tematami, między innymi właśnie o konsekwencjach tych ulewnych deszczy w Polsce. O tym za chwilę. No, 18 minut po 6. Wczoraj w wielu miejscach w Polsce obrwanie chmur w zasadzie, burze i taki spory deszcz. Państwo przysyłają także zdjęcia właśnie z tych wczorajszych wydarzeń. Dzisiaj też tego deszczu będzie sporo, a zdjęcia trafiają do nas na kontakt twoje, @tvp.info i takie lokalne podtopienia, gradobicie i to wszystko, co działo się u Państwa lokalnie, w okolicach Państwa miejscowości. Czekamy na Państwa kolejne maile i zdjęcia. Widziałem też na mailu tęczę. To nam się później uda pokazać, mam nadzieję. Przebłysk optymizmu wśród tego gradu. Tak, no bo to jest mówię. Bardzo dużo słońca i sporo deszczu, to wtedy piękna się tęcza pojawia. A my teraz przeniesiemy się do Wilamowic na Opolszczyźnie, bo tam wystarczyło obrywanie chmury i kilka miejscowości na południu Polski
natychmiast znalazły się pod wodą. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w gminie Głuchołazy. Mieszkańcy niewielkich Wilamowic mogą mówić o sporym pechu, bowiem w jeden dzień woda zalała ich dwukrotnie. A wszystko to widział Mariusz Studzienny, który jest teraz z mieszkańcami wsi. Witaj, Mariuszu. Mariusz Studzienny, bardzo dziękujemy za relację. No to jest niesamowite, że w miejscu, które widzieliśmy przed chwilą, właściwie sucho, jakby nic nie działa. Tam momentalnie w ciągu godziny w zasadzie płynął rwący potok. Dobrze, że widzieliśmy te zdjęcia, bo rzeczywiście trudno to sobie nawet wyobrazić. Z 3 centymetrów taka rzeka. Takiego strumyka zrobiła się ogromna rzeka. No i zniszczenia. Czekamy na Państwa zdjęcia. Te pogodowe właśnie, twoje@tvp.info, na ten adres prosimy je wysyłać, czekamy na Państwa zdjęcia. Jedno z tych zdjęć, o których Państwu mówiłem, tutaj na naszym tablecie, bardzo proszę, to tęcza nad Gliwicami. Niebo szare, ale słoneczko gdzieś w tle, no i pojawia się tęcza. To po tych ulewach prawdopodobnie. Czekamy na Państwa zdjęcia, twoje@tvp.info. A za moment serwis informacyjny. Kolejny i znów informacje o pogodzie, bardzo ważne. Piąta edycja dla fanów programu Voice of Poland, tak. Kolejne muzyczne emocje. A tymczasem znamy już wyniki ostatniej edycji. No to pięknie. Piękne głosy, piękne talenty. Cieszymy się i bardzo. Międzynarodowo. Międzynarodowo, absolutnie. Informacje o pogodzie za moment. Ziemowit, pędzi wiatr. Szósta 46. Dzisiaj drugi dzień pielgrzymki papieża Franciszka do Ziemi Świętej. O 7.30 naszego czasu papież opuści nuncjaturę apostolską w Amanie, która była jego domem podczas pierwszego dnia pielgrzymki. No i odleci później śmigłowcem do Betlejem. Tam między innymi spotkanie z rodzinami palestyńskimi w trakcie dnia. Naszej ekipie pracującej w Ziemi Świętej jako jedynej udało się podejrzeć przygotowania do obiadu, podczas którego papież Franciszek spotka się właśnie z rodzinami palestyńskimi. A o szczegółach Diana Rudnik. Jesteśmy w jadalni franciszkańskiego domu pielgrzyma Kazanowa w Betlejem. To właśnie tu, tuż po zakończeniu mszy na placu Żłóbka, papież Franciszek przybędzie, by spożyć obiad. Bardzo skromny, tak jak skromne jest nakrycie, tak jak skromne jest to miejsce. Jak to zwykle, papież Franciszek, żadnych specjalnych wymagań, żadnych specjalnych okoliczności. Papież nie chce, by ktokolwiek mu usługiwał. Chce, by to spotkanie było jak najbardziej kameralne, bo to spotkanie, ten wspólny posiłek z 5 rodzinami palestyńskimi będzie miało szczególny, symboliczny wymiar. Chrześcijanie, którzy mieszkają tutaj w Palestynie, bardzo liczą na tę wizytę. Liczą, że to będzie nowy krok w ich trudnym życiu. Liczą na ten promyczek nadziei. Burmistrz Betlejem, pani burmistrz, która także jest chrześcijanką, powiedziała: ta wizyta daje nam nadzieję na lepszą przyszłość, do czego my wszyscy, chrześcijanie i muzułmanie, tęsknimy jako Palestyńczycy, bo i muzułmanie, i chrześcijanie tu w Palestynie przeżywają te same trudności, miejsce ich zamieszkania kilkukrotnie niszczone, oni sami w jakimś sensie niszczeni. Chcą się na to wszystko poskarżyć papieżowi Franciszkowi, upatrując w nim tego, który być może pomoże w ich losie. Jaki owoc przyniesie to spotkanie, to oczywiście na to musimy poczekać. A tymczasem możemy się cieszyć, że jako Telewizji Polskiej udało nam się wejść tutaj do tak wyjątkowego miejsca. Ten fotel, proszę Państwa, to jest fotel, w którym Benedykt XVI obiadował, kiedy tutaj gościł. W tym samym fotelu dosłownie za kilkanaście godzin zasiądzie papież Franciszek. Diana Rudnik, bardzo dziękujemy. To spotkanie o 12.30 czasu polskiego. To spotkanie w miejscu, o którym opowiadała przed chwilą Diana. A my teraz wracamy do Polski i Państwa zdjęć, które przysyłają Państwo do nas na adres twoje@tvp.info. To są zdjęcia albo w trakcie ulewy, albo po ulewie, między innymi gradobicia. Te grad w sumie całkiem spory, to naprawdę może wyrządzić sporo szkód, szczególnie jeśli pozostawimy nasz dobytek poza gdzieś schronieniem. A tak niestety jest przy tych wielkich upałach.
zderzają się fronty, no i dochodzi do gwałtownych burz. Będziemy o pogodzie mówić. Czekamy na Państwa zdjęcia, Twoje @tvp.info. Są takie miejsca, gdzie dochodzi właśnie do burz, do oberwań chmury, ale są też miejsca, gdzie jest spokojnie, przyjemnie i ciepło. Można się schłodzić, na przykład nad morzem. Bardzo proszę. No proszę, taka sielanka. Można pomarzyć troszkę teraz, nie? Tak, no ci, którzy... Ale my też mamy fajnie. To znaczy? No my teraz tutaj. A tak, absolutnie. Możemy sobie poglądać piękne obrazki z nadmorza. Jeśli chodzi o morze, wodę i pływanie, no to można też pływać na wszystkim w zasadzie. No. Albo na byle czym. Proszę. Nie, nie wierzysz? Pewnie zaraz mnie o tym przekonasz. Państwo też, proszę bardzo. Powiedziałabym tak, można próbować pływać na byle czym, tylko czy się dopłynie. Mam wrażenie, że właśnie w takich imprezach pływanie na byle czym, zjazd na byle czym, latanie na byle czym... To właśnie chodzi o to, żeby nie dopłynąć. Dokładnie, ani tak, nie lecieć, ani nie jechać, tylko chodzi o to, żeby był ten efekt, prawda, wizualny polegający na tym... Humorystyczny, żeby... Humorystyczny, dokładnie, się. Tak. No, było na pewno śmiesznie, sporo zabawy. Pływanie na byle czym. Zaglądam na nasz portal TVP Info i co tam na portalu? Bardzo proszę, wielkie sportowe emocje po wczorajszym meczu Realu z Atletico. Mają 10. Puchar Europy, Atletico sekundy od trofeum jak 40 lat temu. No i właśnie to jest ten wielki sport, wielka piłka i też jakość tej piłki, to się tak świetnie ogląda. Wydawało się, że coś się wydarzy, że to Atletico jednak zdobędzie ten puchar, a tu proszę bardzo, taki wynik 4-1. Ja właśnie tak nie jestem jakimś wielkim fanem piłki nożnej i tak trochę z poczucia obowiązku chciałam zobaczyć ten mecz. Ja podobnie. Natomiast też niesamowicie to wkręcające. No tak, to jest jednak prawie taka piłka jak w Polsce. Prawie robi... Tutaj naprawdę sporą różnicę. Sporą różnicę. Piłka na najwyższym poziomie. Będziemy wracać do tych wczorajszych wydarzeń. Święto w Lizbonie, ale też w Madrycie trwa. Tylko nie wiem, po której stronie Madrytu, bo gdzie tam Real, a gdzie Atletico. Nie wiem, czy miasto jest podzielone w jakiś specjalny sposób. To ciekawe. No właśnie, podobno. Podobno mówiono w Madrycie, że Madryt już wygrał, zanim jeszcze doszło do tego finału. Także może jak tak wspólnie. Chodzi o język hiszpański, czy... w ogóle tamten region Europy, a może bardziej świata, bo to właściwie południowa Ameryka, to mamy taki swój akcent w The Voice of Poland. Przypomnijmy sobie, jak to było wczoraj. Juan Carlos Cano wygrywa The Voice of Poland. Meksykanin. Tak? Tak. Meksykański, no, ten... polski głos. No, meksykański to... głos polski, tak chyba. The Voice of Poland. Meksykański głos The Voice of Poland po angielsku i w ogóle to już się robi jakiś trochę taki miszmasz, ale bardzo gratulujemy. Multikulti. Tak, multikulti. Kolejny Voice of Poland jesienią już zapowiedziany. Można też zajrzeć na portal TVP Info. Ja jestem zaprzyjaźniony dość mocno. Tam można sobie odtworzyć tą piosenkę i poczytać także o wczorajszym finale The Voice of Poland. Czas na serwis. Za moment. To eksplozją emocji to dorównujemy Hiszpanom, myślę, bez żadnego problemu. Nawet łzy tam były, widziałeś? Jeszcze, tak, były? Były, widziałam. No właśnie, to się udzieliła ta atmosfera lizbońska polskim kibicom także. Będziemy na ten temat rozmawiać z naszymi gośćmi z kolei w studiu przed 10:00. Te sportowe emocje się jeszcze pojawią, między innymi, bo przecież informacje sportowe będą na bieżąco. I myślę, że także w serwisach informacyjnych to wydarzenie wczorajsze, czyli spotkanie Realu Madryt z Atletico, będzie jeszcze powracać. Tymczasem Ukraina. W dwóch wschodnich okręgach Ukrainy wybory prezydenckie stoją pod dużym znakiem zapytania. Ponad 2/3 okręgowych komisji wyborczych w obwodach ługańskim i donieckim zajęli terroryści. Trudna sytuacja na Ukrainie. Wybory prezydenckie startują, a Państwa i naszym gościem będzie niebawem Syrhij Truszkin, ukraiński dziennikarz. Właśnie o tych wyborach porozmawiamy jeszcze przed 7:30. A za moment informacje o pogodzie. Tyle w serwisie. Ola, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Informacje także na naszym portalu TVP Info, a ja mam dla Państwa informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dla tych z Państwa, którzy chcą, zamierzają podróżować autostradą A4 w kierunku Wrocławia. Tam doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z busem. 5 osób zostało rannych. To jest dokładnie węzeł między węzeł Brzezimierz, Wrocław Wschód w kierunku Wrocławia. Proszę uważać dzisiaj na drodze. Gaz gazu. Bywa niebezpiecznie. Za chwilę serwis pogodowy.
8.42. W wielu miejscach w Polsce dziś będzie znowu padać. Miejmy nadzieję, że to nie będzie tak gwałtowny deszcz, jak to miało miejsce wczoraj, na przykład w Wilamowicach na Opolszczyźnie. Tam dwukrotne w zasadzie oberwanie chmury, a jest tam na miejscu Mariusz Studzienny, nasz reporter, który przygląda się tym zniszczeniom. Mariuszu, wiemy już z twoich relacji, że mieszkańcy czekają, aż to wszystko wyschnie, zanim zaczną prowadzić porządek, sprzątać to wszystko. Ale powiedz twoim okiem, jak duża jest ta skala zniszczeń? Wielka radość polskich kibiców Realu Madryt. I łzy kibiców Atletico, tak? Tak, i też łzy wzruszenia, myślę, tych kibiców królewskich. Również informacje także o tym wczorajszym wydarzeniu na portalu TVP Info. A informacje o pogodzie za chwilę na naszej antenie. Gdzie jest słoneczna pogoda, na termometrach około 18-19 stopni. A jak będzie w ciągu dnia w kraju? Zobaczmy. Na ogół będzie słonecznie, sporo słońca najdłużej. Ta słoneczna pogoda utrzyma się na wybrzeżu i na Pomorzu. Natomiast w pozostałych regionach tego słońca też w ciągu dnia będzie sporo, ale jednak jest niebezpieczeństwo, że będą się pojawiać deszczowo-burzowe chmury. One będą się pojawiać od Mazur przez centralne regiony aż po południowe województwa. Najgroźniejszych zjawisk po południu spodziewamy się w centrum, na wschodzie i na południu kraju. W czasie jednej z takich burz może spaść około 20-40 litrów wody na metr kwadratowy. Niewykluczone, że będzie też grad, a porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę. Ale w Krakowie na razie słońce, które zachęca do piknikowania. Dlatego jesteśmy przed Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie rusza edukacyjna akcja dla rodziców i dzieci. Bezpieczne miasto ImagineXt. Z nami organizator, jeden z organizatorów tej akcji, pan Tomasz Han. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Tomaszu, jaki jest cel dzisiejszej akcji? Cel dzisiejszej akcji jest bardzo prosty. Chcemy pomóc rodzicom, wytłumaczyć dzieciom, czym tak naprawdę jest bezpieczeństwo. Ponieważ wierzymy w to, że kiedy oswoimy, pokażemy i wytłumaczymy, dzieci będą bardzo fajnie i dużo lepiej zachowywały się w sytuacjach, kiedy to zagrożenie występuje. Bezpieczeństwo gdzie? Na drodze? Na ulicy? Skupiamy się głównie na bezpieczeństwie w mieście. Chcemy pokazać, jak należy przechodzić przez pasy. Dlaczego warto zapinać pasy? Dlaczego warto używać blasku? Dlaczego warto wybierać numery alarmowe. Dlatego dzisiaj zorganizowaliśmy piknik rodzinny, na który zaprosiliśmy różne służby. Straż pożarną, policję, czy też karetkę. Co się tutaj dzisiaj będzie działo? Dajmy możliwość dzieciom zobaczenia, tak naprawdę, czy poznania służb w postaci, żeby na przykład można było zobaczyć, jak wygląda wóz strażacki od środka. Chcemy pokazać za pomocą edukacyjnych, interaktywnych zabaw, jak należy wybierać numery alarmowe. Mamy też interaktywne zabawki, które pokazują, czy w jaki sposób można poprzez zabawę również poruszać temat bezpieczeństwa. Czyli będzie można się też oswoić, zaprzyjaźnić ze strażakiem, z policjantem? Tak, oczywiście. Także mamy bardzo dużo atrakcji. Mamy, tak jak wcześniej wspomniałem, mamy służby ze straży pożarnej, w których pokażą i wytłumaczą, jak na przykład wygląda wóz strażacki, jak wygląda to od środka, jak wygląda karetka, czy jak wygląda policja. I jak poprosić o pomoc strażaka, policjanta czy lekarza, kiedy dzieje się coś groźnego, złego, tak? Dokładnie, tak. Także chcemy też również pokazać, tego żeśmy zaprosili już służby i pokazać, że to są osoby, to są właściwe jednostki, do których w sytuacji zagrożenia należy zwrócić się o pomoc. Dzieci uwielbiają siedzieć przed komputerem. Też pomyśleliście o jakiejś edukacji przez gry komputerowe? Tak, mamy stworzonych 10 edukacyjnych zabaw na naszej stronie internetowej Bezpieczne Miasto Imagine Next.pl, w których to pokazujemy, jak należy wybierać numery alarmowe. Pokazujemy, dlaczego warto zapinać pasy, dlaczego warto używać odblasków oraz wiele, wiele innych, w których to wierzymy, poprzez edukacyjne zabawy jesteśmy w stanie wykształcić pozytywne nawyki, które później dzieci są w stanie wykorzystywać w życiu realnym. Ale oprócz gier komputerowych będą też zabawki i konkursy. Tak, mamy przygotowanych stoisko z zabawkami
również interaktywnymi, w których dzieci mogą przyjść, spróbować pobawić się. Mamy konkursy, w których można wygrać fantastyczne nagrody w postaci zabawek Imaginext. Mamy masę atrakcji, tak jak wcześniej wspomniałem, jest to piknik rodzinny, w których gorąco, gorąco zapraszamy rodziców i ich dzieci, w szczególności w Krakowa, do przebywania w tym fajnym dniu dziś razem z nami. Czyli będziemy uczyć przez zabawę, czyli to, co dzieci lubią chyba najbardziej. Zapraszamy do Krakowa, do Muzeum Inżynierii Miejskiej, ulica Wawrzyńca 15. Do zobaczenia. TVP Info, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie. Tutaj na razie jest słonecznie, spokojnie. Na termometrach około 19 stopni. Mamy najświeższe dane, jaka pogoda jest w innych miejscach w kraju. Zobaczmy. Najcieplej jest we wschodnich regionach, tam od 22 do 24 stopni, chłodniej na zachodzie i na północnym zachodzie, na Nizinie Szczecińskiej w tej chwili około 16. Tam jeszcze gdzieniegdzie utrzymują się zamglenia, podobna sytuacja jest w Kotlinach Sudeckich. Nieco więcej chmur na pograniczu Wielkopolski i regionu łódzkiego, a także miejscami na Pomorzu Gdańskim. A w ciągu ostatniej godziny opady deszczu, niewielkie opady deszczu pojawiały się w okolicach Nowego Sącza i Leska. Jak będzie w ciągu dnia? Słoneczna pogoda najdłużej utrzyma się na wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim. Natomiast w pozostałych regionach oprócz słońca po południu będą się rozwijały groźne, deszczowo-burzowe chmury. No i te burze znów mogą być groźne, z ogromną energią, którą będą nam oddawać w postaci ulew, gradu i wiatru bardzo silnego w porywach nawet do 70 czy 90 km na godzinę. A w Krakowie na razie spokój. Tutaj dzisiaj rusza edukacyjna akcja Bezpieczne Miasto Imaginext. Jesteśmy przed Muzeum Inżynierii Miejskiej, które zamieniło się w Krainę Bezpieczeństwa Dzieci. Można się tutaj między innymi spotkać ze strażakami, dlatego z nami jest starszy kapitan Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Piotr Marchewka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Piotrze, pan był kiedyś chłopcem, ja byłam kiedyś dzieckiem. Wszyscy pamiętamy, jak kuszące są woda i ogień. Jak wytłumaczyć dzieciom, czym się bawić w domu, a czego nie ruszać? Niestety zabawy z ogniem, z zapałkami, z zapalniczką to nie są dobre zabawy. Musimy wiedzieć, że pożar rozwija się w sytuacji, kiedy spotkają się ze sobą trzy elementy. Materiał palny, tlen i właśnie ogień. Tlen i materiał palny otacza nas, więc nie możemy dokładać tego trzeciego elementu, czyli płomienia. Stąd nie wolno bawić się zapałkami, zapalniczkami, wszelkim rodzajem płomieniami. No dobrze, ale jeżeli czasem zabawa jednak wymknie się spod kontroli albo z innego powodu w domu wybuchnie pożar, jak dziecko powinno się zachowywać? Jak będziecie tego uczyć? Przede wszystkim dziecko w sytuacji zagrożenia pożarowego powinno nie zbliżać się do płomieni. Ze względu na wysoką temperaturę, jak również dym, który tworzy się w trakcie pożaru, są to warunki niesłychanie niebezpieczne dla zdrowia i życia dziecka. Dym w sytuacji pożaru zawsze idzie pionowo do góry, dlatego wszystko, co najlepsze i dobre w tym pomieszczeniu, czyli świeży, czysty tlen, spychany jest do podłogi. Dziecko w sytuacji pożaru powinno poruszać się jak najniżej ziemi, czyli powinno chodzić na czworaka. Wtedy oddycha czystym, zimnym powietrzem i jak najszybciej z takiego mieszkania powinno wyjść na zewnątrz, na klatkę schodową, a następnie na zewnątrz budynku. Znamy sytuację, kiedy dzieci zachowują się jak bohaterowie. Myślę, że też będziecie uczyć, jak korzystać z numeru alarmowego i co powiedzieć, kiedy wykręcimy ten alarmowy numer. Tak jest. Każdy z naszych dzieci powinno potrafić prawidłowo wykonać zgłoszenie alarmowe. Takie zgłoszenie powinno odbyć się na numer 112 bądź na numer 998. W trakcie tego zgłoszenia, podczas rozmowy z dyspozytorem Państwowej Straży Pożarnej, dziecko powinno przede wszystkim podać adres zdarzenia oraz opowiedzieć, co się stało. Dyspozytor wypyta dziecko o jego imię i nazwisko, wypyta również o jego numer telefonu. Czyli będziecie też przez rozmaite gry uczyć na pamięć tego numeru, czy oswajać się z adresem własnym? Tak jest. Podczas dzisiejszego happeningu strażacy będą tłumaczyć podstawowe zasady zachowania się w sytuacji pożaru, podczas zagrożenia pożarowego, jak również będą uczyć dzieci w charakterze gry i zabaw korzystać z numeru alarmowego, prawidłowo wykonywać zgłoszenia alarmowe. No bo tak dzieciakom jest najłatwiej zapamiętać rozmaite cyfry i liczby.
Chyba każdy mały chłopiec marzy o tym, żeby zostać strażakiem, a tutaj jest szansa, żeby zajrzeć do wozu strażackiego. No i dzieciaki już się interesują, co będziecie pokazywać maluchom? Dzisiaj prezentujemy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, czyli sprzęt, który służy do gaszenia pożarów, jak również do usuwania skutków wypadków drogowych. Dzisiaj dzieciom zostanie zaprezentowany hydrauliczny sprzęt, czyli nożyce, rozpieracze, sprzęt, który służy do cięcia, rozpierania karoserii samochodów w sytuacjach, no niestety w sytuacjach wypadków na drodze. No to w takim razie zapraszamy na piknik Kraina Bezpieczeństwa. Dzisiaj w Krakowie przy ulicy Świętego Wawrzyńca 15. Przychodźcie dzieciaki do nas, przychodźcie. Piąta 45. W Polsce upał jak w Afryce, a my wciąż o polityce. Wiesz, czyje to słowa? Nie, właśnie nie, bo to nie są moje słowa, to są ten. Pamiętam, jak brał udział w jednym z publicystycznych programów, był marszałkiem Sejmu i właśnie tak było ciepło kilka lat temu i tak powiedział. Zapadło to, mi to w pamięć. Ale to ty jesteś w naszym zespole specjalistą od cytowania klasyków. Dobrze, skoro o upałach mowa, to teraz przeniesiemy się do Sopotu, bo faktycznie na termometrach mieliśmy ponad 30 stopni w wielu miejscach w Polsce. Tak było ostatnio w ostatnich kilku dniach i także nad polskim wybrzeżem. No, tyle, że pogoda się załamała gwałtownie. Grad, burze i deszcze spowodowały, że strażacy musieli interweniować ponad 100 razy. A w Sopocie jest nasza reporterka Małgorzata Rakowiec. Małgosiu, powiedz, czy to koniec upałów, no i tej frajdy nadmorskiej. Małgosia Rakowiec z Sopotu, bardzo dziękujemy. Sopocka plaża, jod, czyste powietrze, świeże powietrze. Trochę chłodniej, ale to może i lepiej nawet. Za to wysoka temperatura i spore sportowe emocje wczoraj w Lizbonie. Real Madryt, Atletico, 4-1. Taki wynik meczu, to my pomówimy trochę na temat tych sportowych emocji już za chwilę z naszymi gośćmi. Mariusz Studzienny z Wilamowic na Opolszczyźnie, gdzie mieszkańcy sprzątają po wczorajszych ulewach i wichurach. Bardzo dziękuję i Państwu dziękuję. To w tym serwisie była ostatnia informacja. Informacja także na naszym portalu TVP Info. Właśnie taki raport po tych gwałtownych zajściach pogodowych także na portalu TVP Info. Burze z gradem szalały nad Polską, zniszczone domy i liczne podtopienia. Między innymi o tym, o czym mówił Mariusz, to także w kilku innych miejscach w Polsce. Taki szeroki raport na naszym portalu TVP Info. A informacje o pogodzie już za chwilę. Jaka czeka nas dziś pogoda? Czy tych opadów będzie więcej? Czy będą gwałtowne? O tym za chwilę. Czas na sport. W studiu Marcin Rams. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj mniej więcej o tej porze zastanawialiśmy się, kto wygra i jakie to będą emocje. Dziś wiemy, kto wygrał i wiemy, że emocje były nawet większe, niż się spodziewaliśmy. Oj, to był taki finał, o którym będą pisać pieśni, z pewnością. Zwłaszcza ta końcówka, no bo przez 90 minut to chyba różnie było, prawda? No właśnie, kto mógł się spodziewać takiego scenariusza? Chyba nawet najbardziej wytrawni dramatopisarze nie mogli stworzyć takiej historii. Przed tym finałem szanse były mniej więcej podzielone, prawda? Real opętany tą rządzą zdobycia 10. Pucharu Europy. Atletico, czarny koń tych rozgrywek, który tak naprawdę w tych rozgrywkach Ligi Mistrzów tegorocznych nie przegrał żadnego meczu. Ten finał to była pierwsza porażka świeżo upieczonego mistrza Hiszpanii. No, rozstrzygnięcie naprawdę najwyższych lotów. Nie wytrzymali napięcia? Trudno powiedzieć, po prostu... Nie wiem, no... Grali do końca, prawda? Bo tu rozmawialiśmy na ten temat, że grali do końca, tak do tej 90. minuty. Tam zabrakło, jakby coś się wydarzyło takiego, że psychicznie nie wytrzymali, czy po prostu przeciwnicy byli na tyle dobrzy, że w tej ostatniej minucie zaatakowali i zdobyli bramkę, a potem się już posypało. Może też za szybko trochę pomyśleli, że zwyciężyli. No to jest to futbol. W tę dyscyplinę nieoczekiwane rozstrzygnięcia są wpisane. To prawda, Real grał do końca. Już tak naprawdę gdzieś Atletico na te dwie minuty przed końcem spotkania, przed końcem doliczonego czasu gry, już gdzieś witało się z tym pierwszym w historii dla tego klubu Pucharem Europy. Ale tutaj, no cóż, błędy w defensywie się zdarzają. Ten kardynalny błąd i bramka Ramosa.
naprawdę nikt nie spodziewał się, że będzie miało miejsce tak naprawdę. Już szykowaliśmy się do koronacji Atletika, ale to jest całe piękno piłki nożnej, że gramy do końca. I nawet to takie ogromne zaangażowanie i taka emocjonalna bardzo postawa trenera Atletico, Diego Simeone, nie pomogła jego piłkarzom. Diego Simeone mówi się o tym, że jest to ten 12 zawodnik. On nawet na chwilę w trakcie całego meczu i podstawowego czasu gry i dogrywki nawet nie usiadł na ławce. Cały czas był z tymi zawodnikami. W przerwie od razu wybiegał na boisko. Pewnie masz komentarze i już zaraz ci oddajemy głos, ale to jeszcze, skoro mówimy o takich drobnych elementach, to pamiętacie, na koniec jeszcze było tak nerwowo, jak się wszyscy pojawili na płycie i trener też się pojawił. Tam były, to były takie przepychanki, chyba mocne słowa. Tak, tak. Pretensje do sędziego holenderskiego. Stawka takiego spotkania była olbrzymia. To jest tylko jeden mecz, tylko jeden wieczór, w trakcie którego rozstrzyga się wszystko. No tutaj wielkich emocji, nerwów nie dało się uniknąć. Real później już dopadł Atletico jak takie, przepraszam za to sformułowanie, takie zranione zwierzę. Po prostu trzy bramki były konsekwencją tego, że Atletico, piłkarzom Atletico już zabrakło sił. Więcej nie było można. Dali z siebie wszystko. To było 100%, 110%, tak. 120%, ale ta dogrywka to był pogrom. Taki trochę niesprawiedliwy, jeśli brać pod uwagę całość spotkania. Stachanowcy. Tak to jest, że po takim wysiłku i przy takim napięciu, kiedy w tej końcówce dogrywki zdobywa się bramkę, następne dwie zdobyć dużo łatwiej. No już takim apogeum tej całej sytuacji był faul bohatera Atletico Madryt, Diego Godina, na Cristiano Ronaldo, który po tym, jak został sfaulowany, podyktowany został rzut karny. On chwycił tę piłkę, nikomu nie chciał tej piłki oddać, no i trafił. I tym samym poprawił swój własny rekord Ligi Mistrzów. To było jego 17 trafienie. Jest pierwszym zawodnikiem w historii, to jest ciekawe, jest pierwszym zawodnikiem w historii, który strzelał gole w finałach Ligi Mistrzów dla dwóch różnych klubów, bo wcześniej w 2008 roku dla Manchesteru, teraz dla Realu. No. Brawo, brawo, brawo. Mamy jakieś komentarze do tak tego? Jest. To oddajmy w takim razie głos bohaterom wczorajszego wieczoru. Trener był troszeczkę zaskoczony, ale tylko na początku, a potem już Carlo się poniesie mocno. Carlo Ancelotti, obśpiewywany, obściskiwany człowiek, który... Ale to jest stoik. To jest stoik, to jest człowiek, który przede wszystkim wykonał zadanie, bo został sprowadzony do Realu po to, żeby sięgnąć po La Decime i tego dokonał w wielkim stylu. Co? Kończymy? Już wszystko? Tak, temat jest wyczerpany. Ja myślę, że po prostu to wydarzenie wczorajsze nie ma konkurencji. I już. Oj, jeszcze długo będziemy o tym mówić. Ta wieść z pokoleń pójdzie w pokolenia. Na Marcin Rams, bardzo dziękujemy. Dziękuję więcej bardzo. Informacji sportowych w TVP Info troszkę później, a my wracamy za moment. Co nas lubić, z czego się bardzo cieszymy. Proszę Państwa, jeśli kiedyś będziecie w Betlejem, to nie reklama, to po prostu z serca polecenie, bo można tutaj i dobrej kawy się napić, i usłyszeć miłe słowo, więc zapraszamy. Ja teraz no, trochę się z Ronim potarguję, nie odpuszczę mu tam 10 nie, dolarów, nie. Trochę za dużo, więc Roni... Połowa dla no, ciebie. Połowa już jest dla dobrze, proszę Państwa. Połowa ceny. Spróbuję jeszcze utargować. Do zobaczenia. Jana Rudnik, bardzo dziękujemy. A w studiu Beata Tadla. Witamy serdecznie. Myślę, że nas kochają, bardzo tak, się cieszę. Bardzo. To bardzo miłe. Wieczór wyborczy dzisiaj. To będzie bardzo, bardzo długi wieczór, pełen emocji. Już teraz mogę Państwa serdecznie zaprosić w TVP Info. Startujemy o 20.45, kwadrans przed zamknięciem lokali wyborczych. O 21.00 punktualnie pokażemy pierwsze wyniki, które na bazie, na zasadzie exit poll będą przygotowywać dla nas ludzie z pracowni Ipsos. Naprawdę mamy świetnie przygotowane, doskonale wyposażone, super nowoczesne, specjalnie zbudowane na dzisiejszy wieczór studio wyborcze. Będziemy nadawać ze studia przy ulicy Woronicza. Będą oczywiście politycy, będą twarze tych, którzy wygrali, tych, którzy przegrali. Będziemy mieć możliwość podglądania wszystkich 9 sztabów na bieżąco, non-stop, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. To będzie bardzo ciekawy wieczór. Startujemy wiadomości 19.30, potem 19.45 zaczyna się studio wyborcze. TVP Info dla widzów jedynki chwilę przed 21.00, no i siedzimy do pierwszej w nocy, co najmniej. Będzie się działo. Myślę, że nawet więcej niż wczorajszy mecz Real Madryt i Atletico. Będzie. Jestem przekonana, będzie, że emocje będą na pewno większe. Beata, bardzo dziękujemy. Beata Tadla, wiadomości TVP. To dzisiaj wieczorem. To wszystko dzisiaj w poranku. Bardzo dziękujemy za uwagę. Aleksandra Rosiak, Marcin Kowalski. Kłaniamy się pięknie. Jutro 55.55 widzimy się ponownie, a za moment Michał Adamczyk.